Cześć kochani, tu Olga. Serdecznie witam Was na moim kanale YouTube. Dzisiejsza praktyka będzie poświęcona odcinkowi lędźwiowemu, czyli naszym dolnym plecom. Jak wiadomo, dużo siedzimy i to miejsce jest zazwyczaj mocno spięte. Potrzebuje ulgi, miękkości, rozciągnięcia, także dzisiaj zadbamy o nasz odcinek lędźwiowy. Usiądźcie wygodnie, ze skrzyżowanymi nogami, prostym kręgosłupem. Zamknijcie oczy i po prostu skupcie się teraz na swoim oddechu. Zauważ, jak Twoja klatka piersiowa wznosi się i opada. Może czujesz, że chcesz wziąć głębsze oddechy. Nie krępuj się i rób to, co podpowiada Ci ciało. I wydech. Zauważ, jak świadomy oddech zakotwicza Cię w ciele. W tu i teraz. Gdy stajesz na matę i skupiasz się na oddechu i na praktyce, nic innego nie ma znaczenia. Nic innego nie jest ważne. Tylko Ty i mata przez najbliższe kilkanaście minut. Delikatnie otwórz oczy. Z wdechem podnieś prawą rękę do góry i delikatnie przechyl się do lewej strony. Otwórz cały prawy bok od biodra po czubki palców. Lewa ręka, ta, która jest na ziemi, delikatnie odpycha nas od podłoża, tak aby otwarcie było jeszcze mocniejsze, żebyśmy poczuli ten cały bok. I oddychamy. Luźno, delikatnie. Otwarta klatka piersiowa. Nie opuszczamy barku przed siebie, tylko trzymamy otwartą klatkę. Wyciągamy dłoń i odpychamy się od maty. Z wdechem podnieś rękę do góry i z wydechem opuść. Druga strona, lewa ręka z wdechem do góry i z wydechem rozciągamy cały lewy bok. Rozluźniamy szczękę, kark, luźno, luźna, długa szyja. Rozciągamy cały lewy bok, otwarty bark. Z wdechem do centrum i z wydechem opuść dłoń. I jeszcze raz. Prawa strona, wdech do góry i z wydechem rozciągamy bok. Miękkość i długi oddech. Z wdechem wróć do centrum, wydech, opuść dłoń i lewa, wdech do góry i z wydechem skłon do prawej strony. Rozciągamy cały lewy bok i oddychamy. I wdech do centrum. I wydech, odkładamy dłoń. Przechodzimy teraz do klęku podpartego, pozycji stołu. Ręce, nadgarstki w linii barków, kolana w linii bioder, rozluźnione stopy, mocny brzuch, wciągnięty brzuch, luźna, długa szyja. I z wdechem wchodzimy w pozycję krowy, patrzymy przed siebie, odwijamy miednicę,
brzuch opuszczamy do ziemi i z wydechem podwijamy ogon, wypychamy kręgosłup do góry, luźno głowa, pozycja kota. Odpychamy się od maty. I jeszcze raz wdech, krowa. I zapadamy się w barkach, patrzymy przed siebie. Wydech, kot. Mocno odpychamy się od ziemi, rozciągamy kręgosłup. I jeszcze raz wdech, krowa. Ale tym razem daj sobie chwilkę, aby poszukać zakresów, aby poruszać biodrami, barkami na prawo, lewo, do przodu, do tyłu. Posłuchaj po prostu, z czego Twoje ciało potrzebuje teraz. I z wydechem przechodzimy do kota. I tutaj to samo. Przeciągamy się prawo, lewo, przód, tył, jak ciało potrzebuje. I znajdź centrum. Podwiń palce u stóp, wypchnij biodra do tyłu i do góry, do psa z głową w dół. Dłonie mocno odpychają się od maty, barki daleko od uszu, proste plecy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie postawić pięt na matę, wystarczy delikatnie ugiąć kolana, odwinąć pośladki do góry, tak aby nasze plecy były proste, aby kręgosłup był prosty. Luźno głowa i oddychamy. Wdech i wydech. Delikatnie możemy poruszać nogami, wyprostować jedną nogę, drugą, wyprowadzić psa. Delikatnie, tak jak czujecie, że potrzebujecie. Ok. Z kolejnym wdechem delikatnie zacznij podchodzić stopami do dłoni. Stopy na szerokość bioder i opuszczamy tułów do skłonu. Złap się za łokcie przeciwległe, ugnij kolana i pozwól sobie chwilę powisieć. Jest to cudowna asana dla naszego kręgosłupa, bo odciążamy go, pozwalamy mu się wydłużyć i pamiętamy o oddechu. Możesz wyprostować jedną nogę, drugą, zobaczyć, co akurat na ten moment jest potrzebne. Delikatnie teraz zapleć dłonie i połóż je na karku. I dalej powieś delikatnie. I rozluźnij ręce, połóż je na ziemi, ugnij nogi i delikatnie usiądź na piętach. Wyprostuj kręgosłup i jesteśmy teraz na palcach stóp. Postaw palce dłoni na macie przed sobą i delikatnie zwiń się w kuleczkę. Wciągnij brzuch. I rozluźnij. Ok, delikatnie przejdź do siadu. Wyprostuj nogi przed sobą. Proste plecy. Możesz delikatnie podwinąć pośladki. I zegnij prawą stopę. Połóż ją na wewnętrznej stronie lewego uda. Postaraj się, aby biodra były cały czas skierowane w stronę krótszego boku maty.
Jeżeli nie jesteś w stanie położyć kolana, możesz sobie coś podłożyć. Jeżeli nie, tak też jest ok. Z wdechem podnosimy proste ręce do góry i z wydechem przechodzimy do skłonu do lewej nogi. Staramy najpierw się położyć brzuch, potem klatkę piersiową, a na końcu czoło. Oczywiście, jeżeli nie jest to dla Ciebie osiągalne, wystarczy, że położysz przedramiona obok nogi i delikatnie będziesz oddychać i wydłużać kręgosłup. Pamiętaj o długiej, luźnej szyi, aby nie zadzierać głowy przed siebie. Delikatnie oddychaj. Poczuj, jak rozciąga się odcinek lędźwiowy. I oddychamy. Lewa stopa zaangażowana, lewa noga mocna. Nie mamy kluski tutaj, tylko trzymamy ciało. Z wdechem delikatnie podnieś się do siadu. Teraz przejdziemy do skrętu, czyli prawą stopę postawimy po zewnętrznej stronie lewego kolana. Z wdechem podniesiemy obie ręce do góry i skręcimy się w prawą stronę. Możemy zahaczyć łokieć. Prawa ręka wędruje za nas. Lewy łokieć dociska prawe kolano. Jeżeli nie dajecie rady, to wystarczy złapać nogę w ten sposób, delikatnie ją przytulić. A jeżeli możemy, to zahaczamy łokieć i prostujemy kręgosłup. Z każdym wdechem wyciągamy się do góry i z wydechem dokręcamy jeszcze mocniej. I oddychamy. Z wdechem podnieś się do góry i z wydechem wróć do środka. Wyprostuj prawą stopę i teraz druga strona. Podciągamy lewą stopę, kładziemy po zewnętrznej części prawej nogi. Biodra cały czas skierowane na krótszy koniec maty. Z wdechem podnosimy ramiona i z wydechem skłaniamy się do prawej nogi. Super. Delikatnie pozwól grawitacji robić swoją robotę. Z każdym wydechem opadaj coraz niżej. I oddychamy. A zaangażowana prawa noga, luźna, długa szyja i głęboki oddech. Kolejnym wdechem podnieś się na palce u rąk i wróć do siadu. Podnieś lewe kolano lewą dłonią i postaw lewą stopę po zewnętrznej stronie prawego kolana. Dopasuj się i z wdechem unieś obie ręce do góry. Z wydechem skręć się w lewą stronę, zaczep prawy łokieć o lewe kolano. Lewa ręka za ciałem i patrzymy za lewym barkiem. Jeżeli to nie jest dostępne, delikatnie przytulaj prawe kolano. Lewe kolano, przepraszam. Oddychaj. Z każdym wdechem wyższy, dłuższy kręgosłup i z wydechem jeszcze głębszy skręt.
Z wdechem wydłuż kręgosłup i z wydechem rozluźnij, wróć do środka. Wyprostuj lewą nogę. Usiądź z długim kręgosłupem. Weź wdech, unieś obie ręce do góry i z wydechem skłoń się do nóg. Jeżeli proste nogi nie są osiągalne, to delikatnie zegnij kolana, połóż przedramiona obok kolan i na tyle, ile możesz, z wciągniętym brzuchem wydłużaj kręgosłup i wyciągaj się do stóp. Składaj się na tyle, ile możesz. Nie ciśnij, nie napinaj. Delikatnie, z miłością do ciała. Wyciągaj kręgosłup i oddychaj. Z wdechem delikatnie powróć do siadu. Przenieś biodra do stóp i delikatnie połóż się na macie. Krąg po kręgu. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej i daj sobie dużego przytulasa. I rozluźnij. Postaraj się złapać stopy po zewnętrznej stronie. Przykleić odcinek lędźwiowy do maty i wejść w pozycję szczęśliwego dziecka. Stopy, kostki nad kolanami i oddychamy. Możesz się tu delikatnie pobujać, może wyprostować jedną nogę, drugą, poszukać tego, czego potrzebuje ciało. I z wydechem delikatnie rozluźnij. I jeszcze raz przytul kolana do klatki piersiowej. Wyprostuj lewą nogę. Połóż ją na matę, a prawą przełóż za lewe biodro. Zrobimy skręt. Barki przylepione do maty w miarę możliwości i patrzymy w prawą stronę. I oddychamy. Tu możecie sobie poprawić biodro, żeby było bardziej na środku. I oddychaj. Z wdechem wróć do środka, przyciągnij oba kolana do klatki, możesz się troszeczkę porolować, zrobić kołyskę i z kolejnym wydechem opuścić prawą nogę tym razem i przekręcić lewe kolano za prawe biodro. Położyć oba barki na ziemi, wyciągnąć dłonie do boków i patrzymy w lewą stronę. I oddychamy. Głęboki wdech i wydech do brzucha. Z wdechem powróć do centrum. I rozluźnij lewą stopę, przechodząc do naszej ostatniej szawasany. Stopy na szerokość maty, luźno na boki, ręce wzdłuż ciała, dłonie otwarte do sufitu, luźna szyja i oddech. Zauważ, co się zmieniło, jak się czują Twoje plecy, jak się czuje Twoja głowa. Po prostu zauważ, nie oceniaj, pozwól sobie być.
Delikatnie poruszaj palcami u stóp, rąk. Wyciągnij ręce nad głowę, przeciągnij całe ciało i przewróć się na bok. Delikatnie odepnij się do ziemi i przejdź do siadu. Nie otwierając oczu, złącz swoje dłonie na wysokości serca. I weź głęboki oddech. Podziękuj sobie za to, że znalazłaś ten czas, aby o siebie zadbać, aby dać sobie to, czego potrzebujesz. Dziękuję, że dzisiaj byłeś ze mną. Namaste. Dziękuję Wam bardzo za tą praktykę. Mam nadzieję, że czujecie się lepiej i że Wasze dolne plecy troszeczkę odetchnęły. To co, widzimy się następnym razem na macie. Jeszcze raz dzięki. Jeżeli Wam się podobało, to szerujcie, subskrybujcie, dawajcie lajki i tak dalej. I widzimy się niedługo. Dzięki, pa!